Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku Wędkarstwo M Fishing. Dzisiaj znajdujemy się trochę dalej od Łodzi, a mianowicie 460 km od Łodzi. Tak jak Wam obiecałem, że nie będziemy łowić tylko w okolicach Łodzi. Będę próbował swoich sił nad morzem. Jesteśmy w miejscowości Bobolin. To jest niewielka mieścina w okolicach Dąbek, Darłowa. Jest tu dosyć spokojnie i można sobie w miarę połowić. No. Jeszcze nigdy nie miałem okazji łowić na tego typu sprzęt i technikę, na typowe wędkarstwo plażowe. Dlatego stwierdziłem, że kiedyś trzeba spróbować. Dlatego też przyjechałem tutaj i spróbuję swoich sił na morzu. Przy odrobinie szczęścia może coś się uda tutaj złapać. Jest godzina 6 rano, morze jest w miarę spokojne. Także zaraz biorę się za rozstawianie zestawów. No i będę próbował coś złapać. No. Takich ryb, które tu można najszybciej połapać, to jest leszcz. I to ładny leszcz, płotki, okonie, flądry. Raczej na dorsze nie ma co liczyć, bo to już musi być spora głębokość. Ja wczoraj, chodząc sobie z plażą, zacząłem obserwować morze w okularach polaryzacyjnych. Bardzo dobrze to było widać, jak się weszło na wydmy, że widać na wodzie takie plamy ciemne, które oznaczają i dają informację taką, że jest tam troszkę głębiej. Dlatego sobie na plaży pozaznaczałem takie miejsca, w których ta głębokość jest dosyć, większa głębokość dosyć blisko, do której będę mógł dorzucić i będę właśnie w tych zadoleniach próbował coś złapać. Także tutaj na pewno nie ma co szukać ryby na płytkiej wodzie, tylko trzeba właśnie na głębszej. Tak jak już wcześniej mówiłem, nie miałem okazji ani razu jeszcze połowić nad morzem. Dlatego wszystkie informacje, które posiadam, liznąłem z internetu. Oprócz tego tutaj w sklepie wędkarskim pobliskim, w którym byłem, w którym kupowałem te zestawy typowe na łowienie plażowe. Pan w sklepie mi podpowiedział, trochę poczytałem w internecie i mam nadzieję, że jako tako uda mi się zrobić taki zestaw i coś złapać. Także jadąc tutaj, tak naprawdę trzeba wziąć na pewno mocne kije, mocną żyłkę. Ja tutaj zakupiłem żyłkę 0,35, także myślę, że ona wystarczy. Natomiast kije, na które będę łowił, to jest karpióweczka taka do 120 gram i taka odległościówka trochę twardsza. Tu będzie mniejsze obciążenie, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tu bardziej cięższy zestaw, tam bardziej delikatny. Spróbujemy trochę tak, trochę tak. Tak jak mówię, nie mam w ogóle doświadczenia w tym łowieniu, tyle co teoretyczne. Także miejmy nadzieję, że coś uda mi się złapać i w tym odcinku pokażę Wam jakieś fajne ryby. Także bierzemy się za łowienie, montowanie zestawów i może coś połapiemy. Jeśli chodzi o same zestawy, tutaj z tego co wyczytałem i usłyszałem, pan mi w sklepie zaproponował. Najczęściej do łowienia właśnie plażowego stosuje się takie przypony z zestawem dwóch haków. Przypon ma długość w granicach 70 cm. Najprościej montujemy taki zestaw w ten sposób, że na końcu żyłki dowiązujemy dużą agrafkę, taką naprawdę dużą. Do tego mamy już uwiązany przypon z takimi stalkami, które będą zapobiegały nam splątaniu się zestawów, plus haczyki i kończąca agrafka, do której przypinamy obciążenie. Taki przypon możecie dostać gotowy już w sklepie, także nie trzeba bawić się w wiązanie jego. Ciężarek też oczywiście na miejscu. Czyli żeby zmontować najszybciej taki zestaw, zakładamy agrafkę, przypon już gotowy i do tego przyponu obciążenie. To już w zależności od Was, od
pogody, jaka panuje na morzu, bo wiadomo, że im większa fala, im większy wiatr, to obciążenie musi być dosyć duże. Ja zastosowałem obciążenie 80-gramowe z widełkami. One po zarzuceniu wbijają się w piach na dole i stabilizują tą całą przynętę. Natomiast przy wyciąganiu, przy zacinaniu te widełki rozkładają się i wtedy nie stawiają już oporu, można spokojnie sobie ściągnąć taki zestaw. Żyłka główna 0,35, to jak zobaczycie szpula bardzo dopełniona, powinna być większa, większy kołowrotek, ale niestety nie posiadam takiego. Także dużo żyłki na szpuli, żeby ten wyrzut mógł być dosyć spory. Natomiast przy tym drugim zestawie, on jest trochę lżejszy, na końcu 45 gram, ciężarek już bez widełek, może nie będzie go zsuwało, jeśli będzie, to założę taki z widełkami. I oprócz tego przy hakach są takie pianki pozakładane, które będą powodowały to, że przynęta będzie trochę nad dnem sobie falowała i może to skusi rybę. Także dzisiaj będę próbował tylko na robaki czerwone, czyli na dendrobenę czwórkę. Jeśli to nic nie zmieni, to może spróbuję na jakiegoś fileta. Także biorę się za łowienie i może coś się uda złapać. Jeśli chodzi o sprzęt jeszcze, to taką najprostszą, najłatwiejszą i najtańszą podpórką chyba, którą można zastosować do łowienia plażowego, są po prostu rurki PCV 75 mm. Taka rurka kosztuje w granicach 5 zł, ale bez problemu można ją wbić w piasek i ona się dobrze trzyma. Wędkę dzięki temu będziemy mieli wysoko w górze, fale nie będą tutaj nam tej żyłki cały czas napinały. Także to jest taki fajny sposób, prosty i tani do tego, żeby na plaży sobie umiejscowić wędkę. Co jeszcze? Ważnym elementem też jest w sumie takim jednym z bardziej ważniejszym jest pozwolenie na takie łowienie tutaj na plaży. Dobra wiadomość jest taka, że ta opłata za to łowienie jest niewielka tak naprawdę, bo kosztuje tylko 16 zł na miesiąc czasu. Także to naprawdę są przyzwoite pieniądze. Wystarczy tutaj gdzieś w miasteczku, czy tam w większym mieście, podjechać na pocztę, wypełnić druk przelewu, wypisuje się tam 16 zł. Dostajemy takie potwierdzenie i później z tym potwierdzeniem wpłaty jedziemy do Okręgowego Inspektoratu Połowu Rybołówstwa Morskiego, który zazwyczaj znajduje się tam gdzieś w okolicach jakiejś przystani, jakiejś stoczni, także tam najszybciej znajdziemy takie miejsce, chociaż pewnie pójdziecie do pierwszego lepszego sklepu wędkarskiego i tak wam powiedzą, gdzie trzeba się z tym zgłosić i tam wydają wam takie właśnie pozwolenie, które uprawnia was do połowu właśnie z brzegu i z jednostek pływających. Także z tym nie ma najmniejszego problemu, żeby to opłacić. A wiadomo, że jak opłacimy, jesteśmy fair i możemy spokojnie sobie połowić. Ja też właśnie wykupiłem sobie na miesiąc. Co prawda nie będę aż tyle tu łowił, ale tak czy siak trzeba to wykupić. Także pamiętajcie o tym. Nie ma z tym problemu, a będziecie mieli spokojniejszą głowę. Tyle no. Także zaczynamy łowienie. Zestawy mamy już zarzucone i czekamy teraz na branie. Jak się nic nie będzie działo, pokombinuję trochę z haczykami, może mniejszy, większy, trochę dalej, bliżej. Bywa tak, że właśnie ta ryba raz jest głębiej, raz jest płycej, także będę jej szukał. Na razie zarzuciłem na jak gdyby maksymalny zasięg.
moich wędek. Także czekam, co się będzie działo i w miarę upływu czasu będę coś kombinował, żeby te ryby do siebie zwabić. Witam w drugim dniu moich wędkarskich morskich zmagań. Pierwszego dnia niestety nic nie udało mi się złowić. Dosyć duża fala, mocny prądu, trochę znosił mi zestawy. Troszkę pokombinowałem, zmieniając haczyki, niestety bez rezultatu. Wczoraj nie mogłem połowić, bo był taki sztorm, że niestety nie dało się łowić. Natomiast dzisiaj rano znów wszedłem na miejscówkę. Trochę zmieniłem miejsce na inne niż na tym, co ostatnio byłem i będę tutaj próbował. No, jeśli się nie uda, to znowu zmienię miejsce i jak pogoda pozwoli, będę próbował coś złapać. No tak jak mówię, na razie nawet brania nie było. Łowię cały czas tylko na dendrobenę. Trochę zmniejszyłem haczyki. Staram się tam trafić w jakiś dołek większy. No niestety wędkarstwo plażowe ma to do siebie, że zasięg wyrzutu musi być bardzo duży. Ja nie mam takiego profesjonalnego sprzętu do rzutów powyżej 120-130 metrów, choć są fachowcy, którzy łowią tu często i potrafią wyrzucić w granicach 150 metrów. No ja myślę, że moje wyrzuty kończą się mniej więcej na jakieś 70-80. Natomiast liczę na łódź szczęścia i na to, że wyprawa tutaj na morze da mi chociaż jedną jakąś rybę morską, żebym mógł Wam pokazać, zachęcić Was do tego, żeby przyjechać tutaj też i spróbować połowić. Także próbuję dalej, rozmawiając tutaj w sklepie wędkarskim ze sprzedawcą. Uświadomił mnie na początku, że wędkarstwo plażowe nie jest wcale taką prostą sprawą, że jest ciężko złapać rybę, trzeba trochę pochodzić, trochę połowić, żeby znaleźć takie miejsce, w którym te ryby się znajdują. Natomiast proponował mi łowienie w porcie, gdzie tam jest łatwiejsze łowienie i szybciej można coś złapać, jakieś śledzie, płotki, okonie. Ja przyjechałem tu w sumie typowo z myślą, żeby spróbować właśnie tego wędkarstwa plażowego. Dlatego tam do portu nie jadę, nie próbuję. Także posiedzimy tu jeszcze trochę. Jak się nic nie będzie działo, to też zmienię miejscówkę i będę szukał dalej. A jak na razie łowię dalej. No i tak, moja kolejna wyprawa wędkarska dobiegła końca. Połowiłem w sumie dwa dni tutaj nad morzem polskim w Dąbkach. No niestety przez te dwa dni łowienia nie udało mi się nic złapać, ale nie jestem załamany z tego powodu, ponieważ nabrałem dużego doświadczenia i teraz następnym razem, kiedy tu przyjadę, będę wiedział, jak łowić, na co łowić i będę już bogatszy w wiedzę, która pozwoli mi może następnym razem połapać ryb.
Także następnym razem może pokażę Wam te ryby z polskiego morza. Podsumowując, wędkarstwo morskie nie jest najłatwiejszym wędkarstwem może, ale na pewno jest przyjemnym. Jest to duża alternatywa do tego, żeby wyjeżdżając z rodziną na wczasy, nie leżeć tylko na plaży, a wziąć sobie jedną chociaż wędkę czy dwie i leżakując po prostu, aktywnie też łowiąc, wbijać wędkę w piasek i patrzeć, jak coś się dzieje. Także szczerze polecam, jest to naprawdę fajne rozwiązanie. Niedrogie, wystarczy tylko płacić, tam 16 zł kosztuje opłata i możecie wtedy sobie spokojnie połowić. A frajda jest niesamowita i też nabierzecie doświadczenia. Także zapraszam serdecznie na plażowe łowienie. No i co? Żegnamy się. Do zobaczenia w następnych odcinkach, w następnych wyprawach. Wybiorę jakieś też ciekawe miejsce, żeby Wam pokazać. Z góry chciałem Wam podziękować za wszystkie maile, wszystkie komentarze, które piszecie do mnie. Jest to dla mnie znak, że to, co robię, jest słuszne, jest dobre i że Was to interesuje. Także oglądajcie mnie nadal. Zapraszam na stronę facebookową, na której wszystko na bieżąco staram się aktualizować i widzicie zdjęcia z wypraw, filmiki. Oprócz tego zachęcam do subskrybowania, polubienia stron. I co? Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!